Drodzy młodzi przyjaciele, u początku nowego tysiąclecia, gdy wciąż jeszcze radujemy się owocami wielkiego jubileuszu, ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra. Długi nagród, wypłyć na głębie. To wezwanie wypowiedziane u brzegu Jeziora Galilejskiego miało sens praktyczny. Była to propozycja, ażeby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy. Było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył. Panie, na Twoje słowo zarzucę sieci. To zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, jaką Chrystus przekazał Piotrowi, mówiąc: nie bój się, odtąd już ludzi łowić będziesz. Drugi nart. Dzisiaj te Chrystusowe słowa kieruję do każdego i do każdej z Was. Wypłyń na głębi. Zawierz Chrystusowi. Pokonaj słabość i nieręczenie. Na nowo wypłyń na głębi. Odkryj głębię własnego ducha. Wnikaj w głębie świata. Przyjmij słowo Chrystusa. Zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie lękaj się. Wypłyń na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. Sercem obejmuję każdego i każdą z Was. Stale proszę Boga, ażeby prowadził Was przez życie świetne i mocne Ducha Świętego. Niech łaska Chrystusa zawsze Wam towarzyszy. Serca wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłością to nas, to wznosi się.
Niech dziś z Wadowic płynie pieśń. Nasz Ojcze Święty, kochamy Cię. Tu bije źródło wiary Twej, bo tutaj wszystko zaczęło się. Nim stąd ruszyłeś w wielki świat, słyszałeś tu pierwszy raz. Wielki dzień, Ojcze Święty, Twych urodzin dzień. Znowu jesteś w swoim mieście między nami. Chcemy z Tobą modlić się i nadziei święte drzwi razem przejść. Śpiewajmy 100 lat z głębi serc, miłością toast tu wznosi się. Niech dziś z Wadowic płynie pieśń. Nasz Ojcze Święty, kochamy Cię. Tu pije źródło wiary Twej, bo tutaj wszystko zaczęło się. Stąd ruszyłeś wielki świat, słyszałeś.